Po co jest nam ślub kościelny? Patrząc zewnętrznie, jest to oczywiste. Potrzebujemy tego rytu, aby być z danym człowiekiem przez całe życie. Chcemy to zrobić dla miłości. No właśnie, tylko świat zapyta ciebie, po co jest tobie ta miłość? Przecież jest akcentowany indywidualizm, żeby robić karierę, aby być szczęśliwym człowiekiem tak samo przez się, bez relacji z drugim człowiekiem. No i właśnie tutaj Kościół idzie w poprzek tym poglądom i mówi: największe szczęście osiągniesz z drugim człowiekiem. Nie sam, nie w pojedynkę, bo bez drugiego człowieka będziesz nieszczęśliwy. I właśnie to chciałbym wam zaproponować. I wiem, że patrząc statystycznie, będę tutaj w mniejszości, ale nic to. Jestem uzbrojony w bardzo dobre argumenty. Nie tylko w jakieś złote myśli, ale w biblijną historię ludzi Sary i Tobiasza. I chciałbym wam zaproponować tę historię jako pewien pomysł do wyciągnięcia refleksji, do tego, aby wytworzyć gotowe narzędzie, jak przeżyć swoje życie małżeńskie w szczęściu. Tym bardziej, że ich historia nie jest historią prostą. Tam było wiele zmagań, cierpień, trudności, ale summa summarum naprawdę stali się bardzo, bardzo szczęśliwymi małżonkami. Dlatego posłuchajcie. Na początku nakreślmy szerszy kontekst. Tobiasz był chłopakiem z dobrej rodziny. Jego ojciec był bardzo pobożnym i charytatywnym człowiekiem. Otóż oni razem ze swoimi rodakami zostali deportowani i wywiezieni i uwięzieni przez Asyrię. Trudne czasy. Naprawdę wymagały ogromnego heroizmu. Jego ojciec chował zmarłych, chociaż było to zabronione, ponieważ bardzo przestrzegał religijnych zasad żydowskich. W ogóle jak się wczytuje w te wszystkie ich postępowania, to zapiera dech w piersiach. Taki istny przykład do naśladowania. Więc słowem można powiedzieć: Tobiasz, chłopak z dobrej rodziny. Sara już nie miała takiego dobrego CV. Poznajemy ją w księdze Tobiasza w momencie, kiedy jej służąca wypowiada pod jej adresem obelgi. Oskarża ją o zabicie mężów. Dlatego, że miała 7 mężów i nim doszło do nocy poślubnej, oni umierali. No i służąca nie wiedziała, że to jest nie jej wina, dlatego, że ciążyła nad nią klątwa, bo pojawiał się demon Asmodeusz, który zabijał właśnie podczas nocy poślubnej tych mężów. I oczywiście to było bardzo nieprzyjemne dla Sary. Podłamała się tym i chciała pójść na górną izbę i tam dokonać samobójstwa. Ale podjęła refleksję i stwierdziła, że nie może tego zrobić, bo gdyby ona, jedyna córka swego ojca, dokonałaby samobójstwa, to wtedy później by jej ojcu to wypominano. Więc z miłości do ojca mówi, że nie zrobi tego, ale prosi w modlitwie Boga o śmierć, ponieważ nie chce już więcej tych obelg słyszeć. Więc mamy postać tragiczną. I później ta podłamana Sara oraz chłopak z dobrego domu, Tobiasz, łączą się. I oczywiście nie wygląda to jak w bajce. Potrzeba pewnego czasu, pewnych trudów i zmagań, aby doszło do tego połączenia. Ale warto się temu wszystkiemu przyjrzeć, dlatego że ukazuje to różne potyczki i przeciwności, z którymi przychodzi się zmierzyć małżeństwom, aby dojść do pełni szczęścia. Bardzo przejmujące są słowa modlitwy Sary, bo ona, prosząc Boga o śmierć, mówi: już 7 mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej? I widzę w tych słowach pewną symbolikę, że 7 to jest liczba pełni. To jest właśnie to stracenie nadziei, że mamy szansę na miłość, że ona próbowała 7 razy, aby spełnić się w małżeństwie, a to się nie udawało. I w tym tkwi problem wielu ludzi, którzy twierdzą, że miłość małżeńska przegrywa z różnymi konkurencjami, z różnymi sprawami światowymi, więc nie warto się jej oddawać. Tym bardziej, że sami też mają doświadczenie prób, które potem spełzły na niczym, że to, co było na początku dla nich bardzo ważne, umarło. Stało się po prostu starte, nieistotne. Poza tym obserwują historię różnych małżeństw i nie dostrzegają w tym pasji, zaangażowania, spełnienia, więc mówią: nie do końca ma sens w ten sposób żyć i przez to potwierdzają słowa Sary. Na szczęście ona całkowicie się nie poddała. Chociaż wypowiedziała pretensje, to jednak wsłuchała się i weszła w tę historię, którą zaproponował dla niej Bóg.
Jej modlitwy zostały wysłuchane. I w Słowie Bożym dowiadujemy się, że Bóg posyła do niej anioła Rafała. I warto wiedzieć, że imię Rafał tłumaczy się jako Bóg uzdrawia. Dlatego nie wierzmy statystykom, tylko mocy Bożej. On potrafi z nawet bardzo poturbowanych historii wyciągnąć dobro i doprowadzić to wszystko do happy endu. Dlatego pierwsza sugestia na dobre małżeństwo brzmi: módl się i wierz, że Bóg dostrzega w tobie potencjał, który jest w stanie wykorzystać dla twojego dobra. Jak doszło do rozwiązania sprawy Sary? Splot zwyczajnych, ale nadzwyczajnych okoliczności. Otóż przed dom Tobiasza Bóg posyła anioła Rafała. No i właśnie w tym momencie, o dziwo, cud, natchnienie, Tobiasz senior, bo ojciec ma na imię Tobiasz i syn ma również na imię Tobiasz, ojciec senior bierze, przypomina sobie o pieniądzach, sporej kwocie, którą 20 lat temu powierzył swojemu krewnemu wraga w Medii. I właśnie postanawia tego dnia, dziwne, aby te pieniądze odebrać. A jako, że sam jest niewidomy, no to chce wysłać swojego syna. A jako, że podróż jest długa i niebezpieczna, to prosi, aby znalazł sobie jakiegoś przewodnika, pomocnika. No i wtedy Tobiasz junior wychodzi z domu i spotyka Rafała, którym nie wie, że on jest aniołem, i po krótkiej rozmowie myśli, że właśnie on będzie tutaj dobrą propozycją, tak, dobrym partnerem w drodze. Zaprowadza go do swojego ojca, po krótkiej rozmowie też wychodzi, że rzeczywiście jest on bardzo dobrym na tę funkcję, dobrą propozycją, no i wtedy dochodzi do wyjścia z domu. I zobaczcie, ktoś by powiedział, a to tylko takie w Piśmie Świętym są zdarzenia z aniołami, a to nieprawda. Dlatego, że w naszej codzienności Bóg również organizuje nam spotkanie z różnymi ludźmi, aniołami, którzy nas doprowadzają do innych ludzi. Że Bóg w swojej opatrzności wkłada tę miłosierną rękę i sprawia, że możemy spotkać ludzi, których byśmy nie spotkali, z którymi byśmy się nie związali. Bo gdyby nie Jego te różne powiązania i różne naprowadzenia, to może byśmy gdzieś tam ich minęli na ulicy, albo byśmy gdzieś tam zamienili parę słów, ale byśmy prawdopodobnie się w nich nie zakochali. I dlatego druga sugestia na dobre małżeństwo to doceń Boga, który ciebie prowadzi przez życie i staraj się zauważać nawet w tych prostych, zwyczajnych sprawach Jego nadzwyczajności, Jego opatrzność, bo to naprawdę podnosi na duchu. Anioł Rafał bez żadnego ukrywania się, jakichś wątpliwości wszedł w rolę swatki. Otóż, kiedy już byli w Medii, bez owijania w bawełnę, powiedział: musimy na tę noc pójść do Raguela, czyli ojca Sary, ponieważ on jest swojego rodu i ma taką córkę Sarę, i tutaj zaczyna wymieniać jej atuty, że jest piękna, urodziwa, że jest bardzo mądrą i rozsądną dziewczyną, że oprócz tego ma dobrego ojca i że w ogóle ona mu się należy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu okazuje ją jako idealną partię. I poza tym obliguje się, że potem pójdzie do ojca i go poprosi, aby wydał mu ją za żonę. Oczywiście wszystko nie jest takie proste, dlatego że Tobiasz zdążył już się nasłuchać plotek na temat Sary, że może i jest ona urodziwa, ale jest pewne zagrożenie, dlatego że jest demon Asmodeusz, który zabija jej mężów, więc boi się o swoją skórę, tym bardziej, że jest jedynakiem i gdyby zginął, to jego rodzice straciliby okazję do wnuków, do przedłużenia rodu itd., itd. Więc czuje pewne zobowiązanie, aby podjąć dobrą decyzję, jeśli chodzi o wejście w małżeństwo. I dlaczego to jest takie ważne, ta część historii? Dlatego, że ona opowiada o różnych niepewnościach, które żywią ludzie przed wejściem w małżeństwo. Że boją się, czy ta druga osoba nie ma jakichś demonów. Czy ona przypadkiem nie będzie dla nich zagrożeniem, czy nie doprowadzi do ich śmierci, nawet jeśli nie fizycznej, to psychicznej, czy nie ograbi ich z radości życia, z jakiegoś spełnienia. Bo wiedzą, że sakramentalne tak zobowiązuje na całe życie. A co będzie później? Nie wiadomo, rosyjska ruletka, ryzyko. No i co na to mówi ten anioł Rafał? Otóż stwierdza, że poradzisz sobie, ponieważ zyskałeś coś podczas naszej drogi do Medii. W
Wcześniej, na początku tego rozdziału, dowiadujemy się o arcyciekawej, ale trochę dziwnej sytuacji. Otóż jest takie zdarzenie, że Tobiasz wchodzi do rzeki Tygrys, chce sobie umyć nogi, a wtedy podpływa wielka ryba i on przerażony nie wie co robić, no i dostaje sugestie, aby ją wyciągnąć na ląd i potem jak już ją wyciągnął, to część zjada ją na posiłek, a drugą część ma zachować, posolić żółć, dodatkowo serce oraz wątrobę. No i co, po co to jest? Bo otrzymuje od anioła pewną bardzo szczegółową instrukcję, że żółć pomoże, będzie lekarstwem dla jego ojca, na jego wzrok, zaś serce i wątroba pozwoli mu rozprawić się z demonem. Że on ma rzucić to na rozżarzone węgle i wtedy uniesie się zapach i problem będzie rozwiązany, bo demon ucieknie. I wiem, jak to brzmi, taka bajeczka. Tak, tutaj mamy części ryby, tutaj demon się boi, takich rzeczy. Ale zobaczmy, jakie to jest symboliczne. O czym to mówi? Bo serce i wątroba to są konkretne symbole. Serce to jest nic innego jak miłość, a wątroba to uczucia. No właśnie to pozwala się rozprawić z tym śmiercionośnym demonem strachu przed małżeństwem. Dlatego trzecia sugestia dobrego małżeństwa brzmi następująco. Zamiast przejmować się tymi wszystkimi trudnościami, napięciami, tymi wszystkimi demonami, co może się wydarzyć, starajcie się, aby w waszym małżeństwie była zawsze miłość i gorące uczucie. I to jest w stanie zachować każde małżeństwo. Pewnie wielu stwierdziłoby, że to samo. Uczucia i miłość, a jednak nie, jest wielka różnica, bo miłość to jest gotowość do poświęceń mimo różnych przywar, że wiem, że ktoś ma minusy, ale ja chcę oddać swoje życie dla tej osoby, chcę się zmagać, bo ją po prostu kocham. A znowu już uczucie to jest gotowość do tego, aby dostrzegać w tym kimś ciągle nowe argumenty za tym, że jest kimś zachwycającym. I wtedy to jest takie bardziej namiętne. I kiedy połączą w sobie małżeństwa i miłość, i uczucie, to naprawdę rości to wielki sukces. I poza tym bardzo został podniesiony na duchu Tobiasz przez anioła Rafała, bo on powiedział, nie bój się, ponieważ ona została Tobie przeznaczona od wieków. I właśnie tego życzyłbym, aby każde małżeństwo usłyszało w swoim sercu, że właśnie ta osoba jest tą jedyną, tą wyjątkową, na której ma poświęcić swoje życie i zgodzić się na ten cały trud zmagania i przechodzenia różnych przeciwności. Tobiasz nie miał jednak tylko wewnętrznych trudności, aby związać się w małżeństwie z Sarą, ponieważ kiedy się z nimi uporał, to pojawiły się problemy zewnętrzne w postaci jego ojca, który z jednej strony nic nie miał przeciwko małżeństwu Sary i Tobiasza, a z drugiej strony patrzył w przeszłość i widział, co się stało z poprzednimi jej małżonkami. Po prostu Tobiasza się bał, że również skończy w grobie, że umrze. Więc zaczął robić pewne takie dywagacje, no i powiedział, że może jednak nie. No ale tutaj akurat Tobiasz okazał się bardzo zdeterminowany i stwierdził, że póki nie otrzyma jej za żonę, nie skorzysta z jego gościny. I właśnie ta sytuacja pokazuje bardzo częste problemy małżeństw w postaci tego, że kiedy dochodzi do sakramentu małżeństwa, to nie tylko bierzemy ślub z tą osobą, tylko również bierzemy z jej rodziną, z całej jej środowiskiem powstania, funkcjonowania, z różnymi jej przyzwyczajeniami. I to jest pewien trud. I to jest w ogóle wielka umiejętność, aby to ze sobą połączyć. Że z jednej strony wiemy, że skądś wyrośliśmy, a z drugiej tworzymy coś nowego, nową formułę, nowe piękno. I to właśnie trzeba nowym małżeństwom umożliwiać, aby nie zakładać, że zawsze coś tak wyglądało i tak musi być do tej pory. Nie. Zobaczmy, że Sarze się nie udawało do tej pory, a dzięki przyprowadzonemu przez anioła Rafała Tobiaszowi wszystko jakby stało się inne, nowe, lepsze. Dało to wszystko możliwość pozytywnego zakończenia. I dlatego
Czwarta sugestia na dobre małżeństwo to z jednej strony pamiętajcie o swoich korzeniach, a z drugiej strony też nie dajcie się zniewolić, bo Bóg poprzez sakrament małżeństwa tworzy coś nowego. Jesteście nową rodziną, która ma dać coś nowego światu, a nie tylko powtarzać schematy, które zostały utarte w waszych rodzinach. Z miłości do was, małżonków, wasi bliscy powinni pokazywać wiarę w waszą relację. To naprawdę bardzo pomaga. W księdze Tobiasza mamy taką zabawną sytuację, że Raguel, ojciec Sary, poprosił swoich służących, aby wykopali dół, grób dla Tobiasza, ponieważ bardziej wierzył własnemu doświadczeniu niż Bogu. Dlatego ocenił, że jak już on umrze, to będzie trzeba go szybko pochować, aby ludzie nie gadali, bo tak bardzo się wstydził, że będzie kolejny, ósmy mąż, który nie doczekał kolejnego dnia. Więc się tym wszystkim przeraził. No i to jest problem wielu ludzi, którzy oceniają cechy ludzkie tylko racjonalnie, a nie widzą, że jeśli jest tam Pan Bóg, Boża opatrzność, to pewne rzeczy potrafią zatrybić. Że jeśli jest dwójka kochających się ludzi, to może dojść do pokonania różnych dokuczających im trudności, jeśli będzie w nich determinacja i miłość. Naprawdę uwierzmy w to. Na koniec przytoczę wam słowa Raguela, ojca Sary. I niech te słowa będą zadaniem na całe wasze małżeństwo. I tam one brzmią w ten sposób. Rozradujesz pogrążoną w smutku duszę mojej córki. Trafione w punkt. To jest zadanie każdego małżonka na świecie, aby rozradował kogoś duszę, że tam jest smutek, tam jest jakiś brak kompletności. I właśnie ta miłość ludzka jest w stanie to zrobić, bo nic w świecie tego nie zapełni, tylko właśnie miłość do drugiego człowieka, która jest dokonywana w Bogu. Zresztą nie bez powodu mówimy o tej drugiej połówce. Nie wiem, czy wiecie, bo bierze się to z mitologii greckiej. Tam to zostało bardzo ciekawie i obrazowo przedstawione, że kiedyś ludzie mieli cztery nogi, cztery ręce, ale bogowie Olimpu stwierdzili, że są oni zbyt silni, więc trzeba ich podzielić na pół. I od późniejszego czasu mieli dwoje ręce, dwoje nóg, ale czuli się niekompletni i właśnie szukali tej drugiej połówki, aby poczuć na nowo tę siłę. I niby tylko mitologia, ale ukazuje coś bardzo ważnego, pewną tęsknotę za drugim człowiekiem. I właśnie tego wam życzę, abyście tęsknili i odnajdywali siebie i dawali radość tej drugiej osobie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.